bardzo serdecznie. Pa, 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 pa. Raz kolejny na moim kanale wasze zajebiste ciało. Ping z tej strony. Kłaniam się nisko. Po same kapisko. E, jak już widzicie, tutaj jest otwarte prywatne lobby. Co to może oznaczać? Co chcę pokazać? Co chcę zrobić? E, rzecz następująca. Dzisiaj w nocy, że tak powiem, znowu z kilkoma osobami z clownu. Siedzieliśmy na Skype'ie, gadaliśmy to i tamto i nad samym ranem graliśmy właśnie z bulim. Sobie, że tak powiem, przeciwko sobie właśnie snajperkami. E, i po prostu, że tak powiem, Bully, że tak powiem, mnie zapytał, po prostu go ciekawiło, jak właśnie funkcjonują te quickscopy. I przez to, że ja już kiedyś wspominałem coś na temat quickscopów, że chcę zrobić coś takiego jak tutorial, to właśnie coś w tym stylu chcę tutaj teraz pokazać. Chodzi o quickscopy, a więc przejdźmy najpierw do klas. W Black Opsie 2 jest jedna ważna rzecz, na którą musicie zwrócić uwagę. Nie robi różnicy jakie weźmiemy perki. W Black Opsie dwójce perki nie pomagają nam w quickscope'ach. Tak samo jak i żadna rzecz, którą możemy, że tak powiem, jako attachmenty wybrać do snajperki. Różnica jest po prostu trochę między sniperkami, to znaczy balista przeszkodą minimalnie szybciej się poruszamy i tak dalej, DSR-em minimalnie wolniej się ruszamy, ale w sensie jest to samo. dsr zabijamy nawet jak strzelimy w nogę, balistą musimy strzelić powyżej klatki piersiowej. Tak samo jak tą sniperką. I tak samo jak tą snajperką, tak czy inaczej, to jest gówno, tego nie bierzmy w ogóle pod udział, pod uwagę. Najlepsze naprawdę snajperki do takiego typowego quick scopingu, według mnie to jest balista właśnie i DSR. XPR też się w sumie dobrze nadaje, tym bardziej, że możemy kilka razy pod rząd szczelić i najwyżej, że tak powiem, jeżeli za pierwszym nie trafiliśmy, dociągnąć. Ale ja wolę przykładowo po prostu drugi raz przycelować. Dlatego wolę te, te jakby jednoszczołowe. Chociaż DSRM też można pociągnąć po chwili. W każdym razie mówię, żaden perk, żaden dodatek nie pomaga w quickscopingu. Jedyną rzeczą, jaka jest, to ja używając dsr używam wagi lekkiej. Z tego powodu, że właśnie DSR jest taki powolniejszy, że poruszamy się wolniej i po prostu waga lekka, że tak powiem, to usuwa ten efekt. I całkiem normalnie się ruszamy, prawie tak samo szybko jak balistą. Co naprawdę fajną, fajną rzeczą jest. Jakie perki sobie wybierzemy, to jest całkowicie obojętne. Można nawet zrobić tę klasę bez perków, i tak dalej. I do quickscopów tak samo się to nadaje, więc naprawdę nie ma perka, który zmienia nasze funkcjonowanie quickscopów. To znaczy, jeżeli chcemy mieć kanizelkę, możemy sobie ją ustawić, nic nam to nie zmieni. Możemy sobie ustawić toughness, możemy sobie ustawić scavenger i tak czy inaczej tak samo będą działać quickscopy. Są po prostu kilka innych ważnych rzeczy, które że tak powiem do quickscopów są potrzebne. Przejdźmy, ale do gry samej w sobie. A więc, startujemy meczek. Tutaj bulisz że tak powiem, em... dzięki niemu w ogóle mogę to, że tak powiem, nagrać. Próbowałem przeciwko botom nagrać, ale em, nie tyle co botom, tylko właśnie sam em, przeciwko sobie na split screenie. Jednak tak jest kilka problemów, do których też zaraz przejdę. E, w każdym razie weźmy sobie przykładowo tutaj dsr -a. Moja ulubiona snajperka, jeżeli chodzi o quickscopy, Ogólnie ulubiona snajperka w sumie. E, po prostu, bo naprawdę prawie zawsze zabijamy jednym strzałem. Wiadomo, w tej grze jest tyle e, dziwnych rzeczy, że... których nie można zrozumieć, więc e, nie można wychodzić z założenia, że zawsze jednym strzałem zabijemy. Co jest ważne? E, jeżeli przykładowo właśnie gramy i widzimy przeciwnika, e, to teraz tak. Są trzy rodzaje właśnie, że tak powiem, e, zabijania snajperkom. Jest tak. Normalny e, hardscope, to znaczy, że przycelowujemy na przeciwnika, trzymamy lub szkoda gdzieś patrzymy tam w drzwi, on wybiega, Czekamy na niego, pak, strzelamy. To jest typowy hardscope, czyli celujemy, jak taki snajper gdzieś na górze sobie po prostu leży. Potem mamy Quickscope, a to jest właśnie, że mamy przeciwnika i na powtórkach wygląda to w taki sposób, że to ta snajperka tylko troszkę, że tak powiem, się ruszyła, a nie przycelowywała. To jest błędna rzecz, ale do tego za chwilę przejdę. I mam jeszcze dragscope. Dragscope to jest, że celujemy gdzieś obok i przeciągamy na przeciwnika. Lub właśnie gdzieś za niego nawet. To są właśnie te trzy rodzaje. I teraz tak, co do quickscope'ów. Wiele ludzi wychodzi z założenia, że się, przykładowo, nie celuje. To znaczy, że to wygląda potem na powtórkach, jakby się tak dosłownie nie do końca celowało, ale to jest tylko i wyłącznie na powtórkach. W Black Opsie 2 jest ten po prostu taki błąd, tak samo jak w MW3, co do kina, że jest to o parę, parę milisekund opóźnione i wtedy na powtórkach, tak samo właśnie jak w trybie kina, wygląda to tak, jakbyśmy nie celowali do końca. Ale sztuka jest w tym po prostu celować jak najkrócej. Czym krócej przycelujemy, tym drastycznie będzie to po prostu potem na kilkamie wyglądać. Taka prosta rzecz, że tak powiem, ale przycelować musimy. Jeżeli chcemy trafić w przeciwnika, musimy przycelować. To znaczy, że jeżeli ja zrobię tak i szczelę, to nie trafię nic. Muszę przycelować, żeby go trafić. I mówię, jeżeli zrobimy to dosłownie ułamkiem sekundy, to na powtórce potem to wygląda, jakbyśmy zrobili tak. To do samego tego, co widzimy zawsze na YouTubie i każdy mówi, o, on nie przycelowuje, quick to jest takie po prostu bez celowania, to jest bzdura. Bardzo mylna rzecz, bo naprawdę nawet quickscopy musimy nacelować na wroga, musimy, czy nam się to podoba, czy nie, tak jest to w Black Opsie 2 zrobione i moim zdaniem bardzo też dobrze. W Modern Warfare 2 szło oszukiwać, że tak powiem, szło robić no-scopy nawet przez całą mapę, jeżeli wiedziało się jak i to była wielka jedna bzdura. Tam były sposoby właśnie, że to się strzelało, się tam zmieniało, broń i tak dalej, tam się np. jakaś granata się rzucało, go anulowało, no sposobów 1500, słownie takie, od tego powstały w ogóle trickshoty właśnie, o takich rzeczy e, i na tym to polegało. Jednak zawsze, jeżeli chcemy zabić e, naprawdę w Black Opsie dwójce, to musimy choćby nawet ułamek sekundy przycelować na tego wroga i to jest bardzo, bardzo ważne. Następną rzeczą, zacznijmy może, że tak powiem, od e, początkowych rzeczy, czułość. Pierwsza rzecz, żeby quickscopy były, że tak powiem, trochę łatwiej do zrobienia, to jest czułość. Ustawić, e, ja nigdy w życiu nie używałem do quickswopów czułości mniejszej niż 10. Z tego powodu, bo to jest właśnie rzecz ważna przy najeżdżaniu na wrogach e, na wroga, jeżeli gdzieś koło niego biegamy. To znaczy, że przycelujemy tu i żeby na niego najechać. Na mniejszych czułościach po prostu za długo to trwa. Krótkie bronie w tej grze są tak mocne, że już dawno zginiemy. I po prostu, czy większa czułość, tym szybciej na tego wroga jesteśmy w stanie najechać, nawet jak przycelujemy na początku gdzieś obok. I dosłownie o to chodzi. Dlatego duża czułość jest bardzo, bardzo ważna, bo naprawdę, jeżeli quickscopy na trochę bliższy już zasięg, e od razu o wiele lepiej jest je wykonać, od razu o wiele łatwiej jest je wykonać przede wszystkim. Na, na dłuższej odległości, wiadomo, może być to nawet trochę problematyczne, bo wtedy jest trochę ciężej, że tak powiem, precyzyjnie najechać. Ale na to są inne sposoby, można sobie kupić takie FPS Freaks się to nazywa, co się nakłada na swojego analoga, co go powiększa, tak jakby jest wyższy wtedy i wtedy na dalszą odległość nawet troszkę precyzyjniej można celować. Takiego, takie coś można też nawet sobie samemu w domu, że tak powiem, skonstruować. Ale... Jeżeli ktoś po prostu sobie wystarczająco poćwiczy, to i bez żadnych jakichś tam dodatków, bez żadnych edycji, że tak powiem, swojego kontrolera, tak czy inaczej dojdzie do wprawy. To co do tego. A więc mamy hardscope, który celujemy mocno. Mamy dragscope, to znaczy, że najeżdżamy na wroga, że celujemy tam, najeżdżamy na niego. I mamy Quick Scope, który dosłownie celujemy ułamek sekundy. I po prostu z czasem najlepiej trenować na botach przede wszystkim. To znaczy, że włączamy sobie prywatny mecz, ustawiamy sobie przykładowo 9 czy tam iluś tam wrogów jako boty i na najlepiej na najłatwiejszym poziomie. Wtedy po prostu mamy dużo czasu, że tak powiem, bo one nie są zbyt inteligentne, żeby po prostu na razie ćwiczyć, że tak powiem, te quickscopy. I po prostu się trenuje, trenuje, aż się wchodzi do wprawy, i potem się idzie na multiplayera i to testuje. Jedną rzeczą szkodowo co do balisty i do tych innych snajperów niż DSR-ką, bo DSR-kę trafimy w kolano, o tym przypadkiem akurat teraz, nie, ale w normalnym wypadku zabijamy, teraz akurat jestem hitmarkera, nie wiem czemu, ale przeważnie na całym ciele naprawdę zabija DSR, co do balisty naprawdę musimy trafić w klatkę piersiową. I to już jest rzecz, którą, że tak powiem, też trzeba, że tak powiem, sobie przytrenować. Tutaj specjalnie sobie ustawiłem balistę bez żadnych perków, bez niczego, żebyście właśnie wiedzieli, że perki nie mają nic z tym do czynienia. Musiałbym się zabić. Czekajcie chwilę, powiem Buliem, że mnie zabił. Buli, zabi mnie. Dokładnie, mamy teraz balistę bez żadnych perków, bez niczego. I teraz e, balistą, jak trafimy w nogę, to mamy na 100% hitmarkera. Dokładnie. Jak trafimy nawet w jaja, też będziemy mieli hitmarkera. markera. Balistą trzeba naprawdę w klatkę pierwszą lub w głowę. Jak to trenować? Też bardzo prosta rzecz. Na meczach prywatnych można ustawić, e, to za chwilę pokażę, e, że tak powiem, że tylko i wyłącznie kile w głowę się liczą. I to jest dobra rzecz, bo nie dostaniemy żadnego kila, jak trafimy tu, w ogóle się nie będzie liczyć, tu, tu, oboje gdzie. Tylko i wyłącznie strzały w głowę się zaliczają. Co jeszcze trzeba podkreślić do Black Opsa? To wam nawet pokażę. Przyceluję specjalnie kawałek nad głowę Buliego. Zrobię quickscope'a. Nie zalicza. Zrobię tak. Nie zalicza. Naprawdę e, trzeba to trenować. To wielu osobom się wydaje, że. E, e, to wygląda przynajmniej tak na powtórkach, ale to są po prostu błędne. To jest po prostu kino, jest błędne w tej grze, że przykładowo się celowało gdzieś obok, na kilkamach i tak dalej, że się wcale go nie trafiło, ale Kila się dostało. Ale w momencie celowania musiał mieć ten ktoś, kto strzelał na przeciwnika nacelowane, bo w innym przypadku go nie zabije. Wiadomo, czasami takie rykoszety się dzieją, ale to jest też przez połączenie, że przykładowo przeciwnik się poruszył o te pół metra, ale po prostu przez połączenie to, tego nie było widać i zaliczyło nam Kila w miejscu, gdzie go nie było. W rzeczywistości on już tam był, tylko po prostu, że tak powiem, lagowało. Ale tak, no naprawdę trzeba wychodzić z założenia, że zawsze celujemy. Jedna z najważniejszych rzeczy co do quick i to naprawdę najważniejsze: nigdy nie strzelać w ruchu. To znaczy, że się ruszamy, bo chcemy przeciwnikowi zrobić cięższy cel i się ruszamy na prawo i lewo, celując i strzelamy. Wtedy więcej niż połowa nie trafi. Zawsze biegamy, 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 biegamy. Widzimy przeciwnika, celujemy, ale w momencie gdy chcemy oddać szczał. I mamy na celowniku, e, e, cel, wroga na celowniku, przestajemy się ruszać, to jest bardzo ważne, czyli biegamy, 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 stajemy, celujemy, bam, hit marker, nie trafiłem w klatkę. Mniejsza szansy w każdym razie, biegamy, 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 stajemy, strzelamy to jest najważniejsze, nigdy nie strzelać w ruchu, wtedy naprawdę większość strzałów nie wchodzi i wróg ma wtedy po prostu czas znowu, że tak powiem, w nas strzelić lub w ogóle zareagować, jeżeli nas nie zauważył. Wiadomo, quickscope ciężko jest na bliższy lub średni dystans zabijać, więc musimy tak to ćwiczyć, tak, że tak powiem, dojść do precyzji, żeby jak najczęściej i jak najlepiej trafiać, żeby naprawdę nie ginąć zbyt często, bo jest to, wiadomo, trochę wkurwiające, jak się jest ciągle negatywnym. I dlatego właśnie Ważne rzeczy, żeby się zatrzymać, wtedy o wiele częściej trafimy, ważne, żeby najechać naprawdę na przeciwnika i najważniejsze, żeby był ten celownik, nie próbować jakichś naprawdę tutaj robić takich, o, półprzycelowanych i tak dalej, bo one przeważnie nie będą wchodzić, od czasu do czasu wejdą, od czasu do czasu nawet i no -scope wejdzie, ale to jest rzadkość, to przykładowo jak sobie weźmiecie na prywacie, włączycie, Stańcie sobie przez ścianą, strzelajcie w ściany. Zobaczcie, gdzie te naboje wchodzą. Raz gdzieś u góry, raz gdzieś tu, raz gdzieś tam, ale prawie nigdy w środek. Dopiero czwarty strzał mniej więcej na środku był. Najpierw gdzieś tutaj na dół był, potem tam, potem tam, a potem dopiero tu. Co tu się dzieje? W razie, jak ktoś tu się znowu dołączył, ktoś tutaj mi dupę zawraca. W każdym razie noskopy się nie opłacają. Tylko czasami na bliższy dystans, dosłownie taki odruchowy noskop. Czasami funkcjonuje, ale tylko czasami teraz w ogóle nie trafiam, jak widać. Bo nie wchodzi zawsze. Ale czasami wchodzi taki nooskup. Wiadomo, czasami się opłaca zaryzykować, czasami, ale nie. I w większości przypadków, niestety, nie. Um, mówię, w, w grach typu MW2 i tak dalej, funkcjonowało to o wiele, wiele lepiej. Kto tam się dołączył? Boss Ewil. Um, ale w tej części tego się tak zrobić nie da. I tu trzeba naprawdę już kombinować. Buli wrzec party, nie wiem dlaczego. Um, w każdym oddziale. To już chyba w sumie wszystko co do tego, a więc przejdźmy wszystko po kolei, bo nie wiem czy wszystko powiedziałem. Tak, czułość. Najlepiej powyżej 10 z tego powodu, żeby móc zawsze jak gdzieś przy celu im obok najechać szybciej o wiele na, na swojego wroga. Tre test, że tak powiem trenować, jak się chce trenować najlepiej przeciwko botom, ustawić sobie do przeciwnej drużyny o 9 botów na najłatwiejszym poziomie i po prostu ich mucić. I po prostu ćwiczyć. I sami zobaczycie, że bardzo szybko wejdziecie do wprawy wjeżdżania na przeciwnika, że tak powiem celownikiem. Do tego potem dochodzi właśnie, że co jeszcze? Aha, jeszcze jedna rzecz. Zapomniałem. Dokładnie, 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 że tak powiem nie bójcie się robić scopeów, bo o, to nie wygląda tak fajnie, jak go zabijemy. Ja wolę zrobić quickskopa i na hama robić te quickscopy, Nawet jak mamy czas, przykład widzimy gdzieś kampera, nie, wiem, albo sami jesteśmy gdzieś kampimy, że tak powiem widzimy przeciwnika i mamy czas, żeby zrobić taki typowy hardscope, żeby przynajmniej go przycelować, to lepiej też tak zrobić, bo quickscope nie zawsze wejdzie, on się minimalnie ruszy i nie trafimy. W momencie, gdy mamy ten czas naprawdę przycelować, wiemy, że mamy to naprawdę, jest to o wiele lepszą opcją. Tak samo, jeżeli mamy jakąś drugą broń ustawioną, to też lepiej na krótki dystans jej używać, bo o wiele, wiele, wiele częściej tego przeciwnika zabijemy. Noż akurat, wiadomo, w tej grze nie za bardzo się sprawia, ale to też mniejsza z tym. Co do jakichś tam pistolecików i tak dalej, zajebiście się to funkcjonuje i nie opłaca się próbować na jakiś krótki dystans, po prostu szybko jakieś quickscopy robić, bo nie wchodzą one zawsze. Dlatego lepiej wodzić założenia. Ok, nie wyjdzie, to biorę zwykłą broń. Um, to co do tego, mówię, są, macie tego scope, gdzie najeżdżacie, to jest najczęściej się tak zabija. Co do jeszcze do tego, z powodu tych połączeń, że tak powiem, tych małych różnic pomiędzy połączeń, czasami jest tak, że przycelujemy tutaj, przejedziemy tutaj. I w między tym czasie gdzieś naciśniemy spust i tak czy inaczej trafi przeciwnika. To jest taki mały błąd w tej grze, że tak to powiem. Um, I to często gęsto, że tak powiem, pomaga. To naprawdę często pomaga, bo celujemy gdzieś tam, przejeżdżamy i trafiamy. Chociaż przycelowałem tam, tam skończyłem celować, ale jednak go zabiłem. Jeżeli to się szybko gra, że tak powiem, szybko się dzieje akcja, wiadomo teraz, jak tutaj to widzicie, to nie wygląda to zbyt spektakularnie i tak dalej, ale podczas gry się potem wydaje, że on gdzieś po prostu tak ocelował, a trafił. E, ale gdzieś. W tym rejonie, że tak powiem, przeciwnika, tak czy inaczej trzeba nacisnąć ten spust. To so wiadomo, że jak tu przycelujemy, będziemy tak jechać, a tu nacisniemy dopiero spust, nie trafimy. Trzeba naprawdę w tej grze przycelować. Mówię, bardzo wiele osób wychodzi z tego założenia, że nie trzeba, o, że to takie proste, że ble, 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 banalne, że gdzieś tam tu przycelował, a tam mnie zabił. Po prostu tak to pokazuje kino, tak to pokazują kilkamy i tak dalej, to jest po prostu błąd połączenia, ale w rzeczywistości na pewno przycelował przeciwnika. Czasami po prostu tak wygląda, jakby się gdzieś obok przycelowało. To w sumie wszystko mówię, co jest najważniejsze, jak widzicie, teraz tutaj mam klasę bez perków. Żadne perki nie pomagają. Chyba, że właśnie jak się gra Balistą, to waga lekka po prostu, żeby szybciej się poruszać, to wtedy pomaga. Tak, żadne perki nie pomagają. Co naprawdę się opłaca, to nałożyć sobie ten balistik procesor na, na swoją snajperkę. To co mam właśnie nałożone, tam gdzie te cyferki tutaj latają i tak dalej. To po prostu zmniejsza trochę jak celujemy na dalszą odległość, też tak powiem, ten ruch. Tej snajperki. I to wiadomo daje oczywiście o wiele bardziej precyzyjnie, że nie musimy e, robić skójskopy przytrzymywać powietrza. Jak naciśniemy e, lewy analog, to on przytrzymuje powietrze wtedy. Tego nie musimy robić, jak jeżeli używamy tego balistyk CPU. E, po prostu, bo ten ruch tej, tego celownika jest tak mały, że praktycznie nieodczuwalny przeważnie. Tylko naprawdę, jak hard na bardzo daleki dystans, to się opłaca wtedy te powietrze, że tak powiem, wciągnąć. Dlatego to jest jedyna rzecz, która może to troszkę ułatwić, a tak poza tym nic, czy weźmiemy FMIOty, co ogólnie jest bzdurą, ale do tego kiedyś zrobię tak czy inaczej inny filmik, już chciałem też nieraz robić, um, fmj y -ty naprawdę tylko pomagają, jeżeli np. tam by był przeciwnik i wiem, że tutaj leży, to strzelić w ściany i go trafić, ale np. do ecr wchodzi to nawet bez fmj ów zależy po prostu w co szczelamy. Um, perki po prostu ustawiać sobie takie, jakie ma się ochotę, jak przeciwnik, że tak powiem, gra, czy rzuca dużo granatów, e, że wiecie i tak dalej lub cokolwiek. To sobie bierzecie flag jacket, co tam sobie chcecie. Po prostu najważniejszą jest rzeczą, po prostu ruszać się, oczywiście po mapie, jak będziemy kampić, to tak czy inaczej nas ktoś ściągnie stamtąd, ruszać się i po prostu zawsze przed strzałem dosłownie, mili, kurwa, milisekundę dosłownie przed strzałem przestać się ruszać, e, żeby po prostu trafić, żeby wchodziły też te strzały. To jest bardzo ważne i nie próbować zabijać. Nie widząc tego krzyżyka, nie widząc tego celownika. Jeżeli wiemy, że mamy mniej więcej, że przeciwnik jest dosłownie na środku, że tak powiem, waszego ekranu, idealnie na środku tego ekranu, że macie tak, o dosłownie, że wiecie, że jak przycelujecie, będzie na 100% ten przeciwnik na krzyżyku, to wiadomo, że ten ułamek, że tak powiem, tego celowania będzie jeszcze mniejszy, bo wtedy nawet nie zwracacie dosłownie oczami, że jest na tym krzyżyku, tylko już to jesteście pewni i od razu, jak pokazuje się krzyżyk, dosłownie, od razu naciskacie spust. Ben. Nikt nic prawie, że nie widzi, ale kill się liczy. Bo musi być, ale przynajmniej naprawdę ułamek sekundy musi ten krzyżyk być na ekranie. Wtedy wchodzi quickscope. Teraz dużo za skomplikowanie w sumie to opowiedziałem. I dużo za dużo, dużo za często i tak dalej. Ale mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. E, mówię, włączcie sobie prywatny mecz i testujcie dowoli. Tak długo jak będziecie grać, aż znaczy, tak długo grajcie po prostu, aż wam będzie to wchodzić. I zobaczcie, że jest to wcale nie takie trudne. E, opłaca się, opłaca się, bo naprawdę robi to przyjemność. Ja bardzo często gram sniperkom, chociaż nie należy do jakichś typowych, że tak powiem, prosów co do tego. Albo mi to sprawia przyjemność, bo się cieszę, jak czasami przykład wychodzi trzech ludzi, i tutaj jeden Quick tam jeden Quick wejdzie, tam jeden quickscope wejdzie i powiedzmy, mamy trzech podrząd, wszystkie trzy ładnymi quickscopami, i tak dalej. To aż cieszy mordę o wiele bardziej niż przykład, jak zabijemy przykładowo z LMG trzech-czterech podrząd. To wtedy nie za bardzo cieszy, bo wiadomo, no, że LMG lewo da radę. Sniperkom jest to jakieś wyzwanie i sprawia po prostu przyjemność grać z To w sumie wszystko pokażę wam jeszcze szybko w lobby, jak sobie najlepiej ustawić właśnie przeciwko botom. Do treningu, że tak powiem. Eee, poczekajcie chwilę. Chwila, chwilę chwilę. Poczekajcie. Aż się tutaj to skończy. Pokażę na pewno jeszcze ostatniego kila. Mówię, najważniejsze zawsze dosłownie ułamek sekundy przed strzałem się zatrzymać. To jest bardzo, bardzo ważne. Eee, duża czułość. I nie wstydzić się skopować. To jest przede wszystkim, bo bardzo wiele osób naprawdę próbuje na hamatę ich stopy robić i potem są negatywni. Eee, na prywatnym meczu mamy tutaj ustawienia botów. Wchodzimy na nie, po prostu, wiadomo, ustawiamy sobie najpierw e, e, tryb jako team deathmatch, żeby była przeciwna jedna drużyna, a nie każda na każdego, bo się boty same będą zabijały i po prostu w przeciwnej drużynie ustawiamy sobie 9 botów i najlepiej na, e, na najłatwiejszej trudności, jeżeli nie za bardzo się dobrze czujecie z tym Quickshopami jeszcze. To jest na sam początek, jest po prostu piękną rzeczą. E, jeżeli, mówię, chcecie próbować, że tak powiem, uczyć się balistą zabijać, to się o wiele bardziej opłaca, wchodzimy wtedy w reguły, że tak powiem, i gdzieś tutaj, e, czekajcie chwilkę, tylko, ja mam po niemiecku, dużo wam to oczywiście nie daje. Czekajcie chwilę, czekajcie chwilę, czekajcie chwilę. A, dokładnie, e, macie tutaj te, jaki tam czas i tak dalej, ja sobie robię zawsze na nieograniczonym po prostu, żeby sobie tak grać. I po prostu w ostatnich tam ustawienia zdrowia i e, tam, nie wiem, szkód i tak dalej, widzicie, które miejsce to ma, to jest po prostu czwarte od góry tutaj. E, to macie też, przedostatnie macie, czy tylko mają się liczyć headshoty i nastawiacie się na tak i wtedy tylko i wyłącznie strzał w głowę będzie zaliczał się. I wtedy bardzo szybko, że tak powiem, wejdziecie to w prawe celować zawsze gdzieś w rejon głowy, a nie po nogach, po dupie i tak dalej. Bo wtedy oczywiście wiadomo, o wiele częściej też zabijamy tymi kikskopami, a nie, że dostajemy hitmarkery. To w sumie wszystko co do tego, mam nadzieję, że przynajmniej trochę wam to przybliżyłem. Jak macie pytania, to dawajcie w komentarzach do, z... w komentarzach do zesrania dosłownie. I piszcie, czy coś wam to pomogło, czy nie. Jeżeli nie, to piszcie dlaczego nie, czy mógłbym coś jakoś inaczej zrobić, to może zrobię po prostu jakby drugą część, gdzie jeszcze coś przybliżę, czy na, o czym nie pomyślałem. Ja w tym miejscu dziękuję za obejrzenie do końca. Przejdę jak przykład do mojego słowa. Popołudnia. A więc, podchodzi tam córka do swojej matki i się jej pyta, mamo, a seks to wyraz obcy? Matka się tak na nią patrzy i odpowiada, tak córeczko, dla twojego ojca to bardzo obcy. Ja w tym jest jeszcze raz dziękuję za obejrzenie do końca dziękuję buliemu teraz że tak powiem żeś poświęcał swoje życie tylko po to żebym mógł nagrać ten filmik I ja zapraszam po prostu jak zawsze do następnego razu